W latach 50. XX wieku Watson i Crick we współpracy z Rosalindą Franklin rozszyfrowali strukturę DNA. Rozpędzili na dobre dziedzinę wiedzy, którą dzisiaj nazywamy genetyką molekularną. Genetyka molekularna, jeżeli policzymy w pamięci, ma zatem niecałe 70 lat. W porównaniu z matematyką, czy z fizyką, czy z astronomią, które mają tysiące lat, jest to więc bardzo młoda dyscyplina wiedzy. To jest cząsteczka DNA. Będzie bohaterką mojej prezentacji. Cząsteczka DNA jest obecna w każdej komórce waszego organizmu, koduje jego funkcje, jego cechy, jego predyspozycje. Jest jak system operacyjny w komputerze, w telefonie komórkowym. Badania nad DNA stają się coraz szybsze, jest ich coraz więcej, są coraz bardziej zaawansowane, jednakże zaczynają już opuszczać laboratoria i za chwilę trafią do waszych domów. Chciałbym kilka wybranych technologii związanych z DNA wam pokazać. W 2001 roku zakończył się projekt poznania ludzkiego genomu. Polegał on na przebadaniu kompletnego DNA od zaledwie jednego człowieka. Pochłonął kilkanaście lat badań, pochłonął ponad 3 miliardy dolarów. To jest jedna z hal, które pracowały nad tym projektem, pracowały nad DNA pojedynczego człowieka przez tak wiele lat. Te urządzenia, które tutaj widzicie, to sekwenatory. Dzisiaj sekwenator DNA wygląda tak i totalnie zawstydza urządzenia, które jeszcze do niedawna były wow dla wszystkich naukowców. Ten sekwenator, który umożliwia poznawanie budowy DNA, nawet nie do końca wymaga przygotowywania próbki. Dzięki temu naukowcy, tacy jak ja, zabierają go do lasów tropikalnych, bezpośrednio tam, gdzie są problemy w Afryce, na przykład w epidemii eboli był szeroko stosowany i kto wie, czy nie przyczynił się do dość szybkiego wygaszenia problemów z tym wirusem. A czy DNA można edytować? Tak jak dokument, wycinać jedne zdania, wklejać drugie, wycinać wyrazy, podmieniać litery. W 2015 roku w świecie biotechnologii gruchnęła wiadomość, że oto metodą roku jest CRISPR. Jest to metoda, która umożliwia rzeczywiście edytowanie DNA. Bakterie nie posiadają, tak jak my, rozwiniętego, bogatego w komórki systemu odpornościowego, no bo to jest generalnie jedna komórka. Jak one sobie radzą z wirusami? Właśnie mają CRISPR. One uczą się rozpoznawać wirusy, zabierając część kwasu nukleinowego, czy też DNA wirusa i wklejając je do swojego własnego kwasu nukleinowego. I to jest pamięć. Pamięć o tym, że była infekcja i teraz trzeba się tego wystrzegać. Ktoś bardzo mądry stwierdził, że wyciągnijmy teraz ten mechanizm wklejania, wstawiania spróbujmy go zastosować do trochę innych organizmów. Zaczęły się eksperymenty na myszach laboratoryjnych, a 3 dni temu pojawiła się informacja, że Chińczycy próbują w ten sposób wyleczyć człowieka chorego na nowotwór płuc. Metoda ta działa. Myszy chore na dystrofię mięśniową zdrowiały. Nie zupełnie, nie w 100%, metoda jest jeszcze niedoskonała, ale rzeczywiście daje się naprawiać choroby genetyczne, które do tej pory były zupełnie nienaprawialne. W Polsce mamy około 2,5 miliona osób cierpiących na tak zwane choroby rzadkie. Niewykluczone, że za pomocą tej metody da się im pomóc. W 1997 roku naukowcy badający krew matek stwierdzili coś bardzo ciekawego. Znaleźli w krwi matki krew dziecka. Byli bardzo zdziwieni tą sytuacją. Okazuje się, że od 5 do 7 tygodnia ciąży w krwi matki pojawia się krew dziecka, którego nadal nie ma na świecie. I zaraz ktoś mądry stwierdził, że trzeba tą metodę wykorzystać do diagnostyki, bardzo wczesnej, żeby już wcześnie próbować naprawiać te wady, które mogły się pojawić na tak wczesnym etapie rozwoju. Do tej pory technologia ta została wykorzystana już przez miliony ludzi. Ona również w Polsce jest dostępna. A co łączy DNA z lekarstwami? Bardzo dużo. DNA to cząsteczka, która u każdego z was jest inna.
Każdy z nas ma inne DNA i ponieważ tak jest, ono koduje enzymy, czyli te takie małe robociki, które w naszych organizmach poszczególne procesy prowadzą, troszkę inaczej. Jeden ma więcej jednego enzymu, drugi ma mniej. U jednego tych enzymów jest więcej, u drugiego innych jest więcej. Są szybsze, wolniejsze. Każdy z nas ma swój specyficzny, niepowtarzalny zestaw enzymów. Farmakologia czy farmacja funkcjonowała kiedyś jako pewne uśrednienie, czyli mamy pewną dawkę, która większości osób powinna pomóc. Dzisiaj już wiemy, że nie do końca jest to prawda. Dzisiaj się okazuje, że zastosowanie poszczególnych dawek leków powinno rzeczywiście być dostosowane do genotypu. I to się już dzieje. W onkologii ta wiedza jest dość powszechnie stosowana. Ja sam jestem ciekawym przykładem. Sam na sobie zaobserwowałem, jak niektóre leki powodują, że ja widzę, że jestem tak zwanym szybkim lub wolnym metabolizerem danej substancji aktywnej. Bardzo popularny lek na katar, który powinien po prostu wysuszyć mi błonę śluzową, powoduje, że mi się ściany zaczynają ruszać w standardowej dawce, która u innych osób nie powoduje generalnie większych efektów. A ja mam ruchome ściany. Jestem więc wolnym metabolizerem. Czy DNA ma coś wspólnego z otyłością? Tak, nasi przodkowie, którzy ganiali za mamutami, rzadko jedli. Posiłek mógł być w poniedziałek, może trafił się w czwartek, we wtorek były jakieś resztki, w piątek coś tam jeszcze na stole zostało, ale sobota była głodna, środa zresztą też. W związku z tym nasze organizmy tak się przystosowały do tego, że nawet korzystne było, żeby gromadziły w sobie pewne substancje odżywcze, żeby wykorzystać je gdzieś tam później. Dzisiaj te cechy są niepożądane, ale my nie ewoluujemy tak szybko, żeby pozbyć się tego ze swojego DNA. W związku z tym w naszym DNA częściowo zakodowana jest predyspozycja do otyłości. Na to wskazują dzisiejsze badania. A te badania poszły jeszcze dalej. To jest, myślę, najciekawsze. W zależności od tego, jaki jest genotyp, co jest zapisane w DNA, naukowcy zaczęli w różny sposób odchudzać duże grupy ludzi, dzieląc ich na pewne genotypy. I nagle się okazało, że niektóre diety dla jednych osób są bardziej skuteczne, dla innych mniej skuteczne. Można by przypuszczać, że te tysiące diet obecnych w kolorowych czasopismach, może czasami sąsiadka kilka diet sprzeda, może gdzieś w telewizji śniadaniowej o czymś usłyszymy, pewnie działają, ale nie wszystkie i nie na wszystkich. Mikroorganizmy przeważnie kojarzą nam się źle. Z powodu mikroorganizmów chorujemy, czasami mniej poważnie, czasami bardziej poważnie. Tymczasem nam, biotechnologom, mikroorganizmy kojarzą się bardzo dobrze. Dzięki mikroorganizmom jesteśmy w stanie wytwarzać kolejne rzeczy, które są potrzebne na przykład w przemyśle spożywczym. Jest taki naukowiec, jest to mój idol, Craig Venter, który już którąś generację sztucznych mikroorganizmów wyhodował. Jak on to zrobił? Zaprojektował całe DNA takiego mikroorganizmu, takie zaprojektował, żeby ten mikroorganizm produkował tylko to lub robił tylko to, co on chce. Wydaje się, że te mikroorganizmy są ogromną nadzieją. Z jednej strony dla medycyny, bo mogą walczyć z innymi mikroorganizmami, których nie chcemy, a z drugiej strony mogą na przykład usuwać plamy ropy naftowej. Wydaje się, że mogą też za nas pracować w kopalniach, metabolizując pewne substancje, które chcemy z podziemi wydobywać. Czy można zhakować DNA? I znowu, ostatnio okazuje się, że można też zhakować. Część naukowców nauczyła się oszukiwać komórki mięśni. Oszukać komórkę mięśnia można tylko oszukując jego DNA. DNA musi myśleć, że znajduje się w zwierzątku i że w związku z tym należy się dzielić i tworzyć mięsień. Od tego już bardzo blisko do technologii, które spowodują, że być może za chwilę przestaniemy zabijać zwierzęta i hodować mięso w sposób cywilizowany, taki, który pozwoli nam uzyskiwać pełnowartościowe białko, ale bez krzywdzenia naszych przyjaciół. Biotechnologia, czy też genetyka, dzieje się również w Lublinie. Pracujemy nad medycyną spersonalizowaną zwierząt domowych.
Medycyna spersonalizowana człowieka ma się już całkiem dobrze, ma kilka ładnych lat, ale medycyna spersonalizowana zwierząt dopiero się rozwija. Również w DNA zwierząt znajduje się predyspozycja do otyłości, w DNA zwierząt znajduje się predyspozycja na przykład do dysplazji. Duże rasy psów bardzo często chorują na dysplazję. Co ciekawe, duża część tego ryzyka znajduje się w DNA. Pracujemy nad tym, żeby wytworzyć testy, które umożliwią, żeby na podstawie tego DNA już od małego, od szczeniaka wdrażać profilaktykę, która umożliwi zapobiec tym chorobom. Podczas wykopalisk coraz częściej wykorzystuje się badania DNA, żeby na przykład dowiadywać się, jakiego koloru oczy miał dany król, na co chorował. DNA jest dość trwałe. Jest w stanie przetrwać kilkaset lat. Wpadliśmy na pomysł, że takie DNA można wobec tego wykorzystywać do znakowania. Na przykład do znakowania leków, które coraz częściej są fałszowane. Do znakowania samochodów. Można przebić numer silnika, można różne rzeczy z samochodem, nawet podzielić go na części, ale DNA generalnie nie da się usunąć, chyba że włożymy wszystko do pieca hutniczego. Zakładam, że nie. Można znakować dzieła sztuki. Można również znakować ubrania, które też coraz częściej są fałszowane. I to, z czego jesteśmy bardzo dumni, to coś, co zostało ochrzczone przez dziennikarzy jako smartfon dla rolników. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie Państwo laboratorium genetyczne tych rozmiarów. Czy można w takiej małej kostce zmieścić 70 metrów kwadratowych stołów laboratoryjnych, termocyklerów, elektroforezerów, komór laminarnych i wszelkiego innego sprzętu? Pracujemy właśnie nad tym, żeby tak było. Jest to tak zwany lab on chip. W pierwszej kolejności chcemy go wytworzyć we współpracy z naukowcami również z innych uczelni, po to, żeby dało się wykrywać mikroorganizmy na podstawie ich DNA na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Chcemy zrobić urządzenie, które spowoduje, że rolnicy będą używać mniej środków ochrony roślin. Kiedy roślinki są jeszcze takie bardzo, bardzo małe, to nie da się stwierdzić, jakie mikroorganizmy zaczynają atakować pszenicę, jęczmień czy dowolne inne uprawy. Niestety wtedy już stosuje się środki ochrony roślin, stosuje się ich za dużo i stosuje się bez żadnej generalnie kontroli, jeżeli chodzi o to, co powinniśmy w danym miejscu użyć. Dzięki takiemu urządzeniu na takim etapie będziemy wiedzieć, jakie mikroorganizmy zaczynają występować na tych roślinach. Dawki będą 4 razy mniejsze, ochrona będzie 4 razy bardziej skuteczna. Potencjał tego urządzenia jest większy. Uważamy, że będzie mogło być używane na lotniskach, w gabinetach, w weterynarii. Czy jesteście gotowi na te nowe technologie? Dziękuję.